Duchowość to jedno z wielu pojęć zastępczych, będących innym określeniem intuicji. W tradycji teistycznej słowo to jest szczególnie ważne. Pewne nasze zachowania budzą niezadowolenie istoty boskiej, inne z kolei spotykają się z jej uznaniem. Jednakże w tradycji ateistycznej nasze relacje są bardziej bezpośrednie, a postępowanie nie ma aż takiego znaczenia. Liczy się tu i teraz. Teraz oznacza teraźniejszość, a my sprawdzamy jej ograniczenia. Rozważania nad przeszłością i jej konsekwencjami nie mają sensu. Liczy się tylko teraz, bieżąca chwila. Nie ma w niej nic mistycznego. Z pojęciem teraźniejszości nierozerwalnie łączy się też koncepcja inteligencji. Nieustannie wchodzimy w interakcję z rzeczywistością, raz za razem, krok po kroku, nieprzerwanie. I jesteśmy zdolni do różnych reakcji. Czujemy się zagrożeni teraźniejszością, więc uciekamy w przeszłość lub przyszłość. Doceniamy wagę różnych wydarzeń, wyborów, których dokonujemy co dnia. Nie są one ani dobre, ani złe. Nic, czego doświadczamy, nie da się tak po prostu zaszufladkować jako dobre bądź złe. Stajemy wobec różnych sytuacji, ale nie wyciągamy z nich wniosków. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że dokąd zmierzamy. Życie to dla nas walka, oczekiwanie na śmierć. I w tym problem. Nie mamy zaufania do teraźniejszości, do tego, czego doświadczamy. Teraźniejszość wywołuje w nas wiele emocji, nieraz tak silnych, że się przeciw niej buntujemy. Dlatego ciągle oglądamy się w przeszłość i wybiegamy w przyszłość. Szukamy ukojenia w religii. Wychodzimy na ulicę. Skarżymy się społeczeństwu. Wybieramy prezydentów. Jest w tym coś ironicznego i bardzo zabawnego.
Zeitgeist. Spisek rządzi światem. Im wnikliwiej zgłębiamy historię ludzkości i zasady moralne rządzące światem, tym dobitniej uświadamiamy sobie, że zostaliśmy oszukani. Kłamstwo jest wszędzie. Sądzicie, że nie dotyczy to kościoła i religii? One są najbardziej zakłamane. Odpowiadają za to ci sami ludzie, którym zawdzięczamy rządy, niewydolną edukację i międzynarodowe kartele bankowe. Odciągnięto nas od tego, co stanowi kwintesencję istoty zwanej Bogiem. Nie wiem, czym jest Bóg, ale wiem, czym na pewno nie jest. Jesteście gotowi zmierzyć się z prawdą i podążyć tam, dokąd was zaprowadzi? Im więcej wiecie, tym lepiej rozumiecie kształt świata i zaczynacie dostrzegać otaczające nas wszechobecne kłamstwa. Musicie poznać prawdę, a ona was wyzwoli. Wielu ma z tym kłopot. Szczególnie ci, którzy bezkrytycznie ufają władzy, zamiast zaufać prawdzie. Gerald Massey, egiptolog. Zdradzę wam prawdę. Gdy mowa o kłamstwach, tych największych i najbardziej bezczelnych, zaskakujących swoją pomysłowością, powinniśmy przyjrzeć się głównemu źródłu fałszywych obietnic i wypaczonych praw. Religii. Pomyślcie tylko. Religia wmówiła nam, że jest ktoś, kto żyje w niebie i widzi wszystko, co robi. Ma listę 10 rzeczy, na które nam nie pozwala. Jeśli jednak zrobicie którąś z nich, wyślę was za karę do specjalnego miejsca, pełnego dymu, ognia, tortur i strachu, gdzie przez wieczność będziecie cierpieli nieprzerwane męki. Ale mimo to was kocha. Kocha i potrzebuje pieniędzy. Zawsze. Jest wszechpotężny, doskonały i wszechwiedzący, ale nie umie zarządzać pieniędzmi. Religia przynosi miliardy dolarów. Nie płaci podatków, a mimo to zawsze brakuje jej forsy. Jakie jest największe kłamstwo w historii? Święte kłamstwo. Część pierwsza. Najwspanialsza historia, jaką kiedykolwiek opowiedziano. Is the sun.
Kto jest Słońce? Ludzie na całym świecie oddawali mu cześć już 10 tysięcy lat przed Chrystusem. Nic w tym dziwnego. Słońce wschodziło, dając światło, ciepło i poczucie bezpieczeństwa. Chroniło od pełnej chłodu i drapieżników nocy. Bez niego nie byłoby plonów, a życie by nie przetrwało. Dlatego Słońce stało się najważniejszym bóstwem w dziejach. Ludzie czcili też gwiazdy. Obserwowali je i umieli przewidzieć odległe od siebie zjawiska, takie jak zaćmienia Słońca i pełnie Księżyca. Gwiazdy uporządkowali w grupy nazwane konstelacjami lub gwiazdozbiorami. To krzyż zodiakalny, jeden z najstarszych symboli znanych człowiekowi. Przedstawia roczną wędrówkę Słońca przez 12 najważniejszych konstelacji. Odzwierciedla 12 miesięcy, 4 pory roku, przesilenia i równonoce. Gwiazdozbiory miały postać antropomorficzną, ukazywano je jako ludzi lub zwierzęta. Pierwsze cywilizacje oddawały cześć Słońcu i Gwiazdom. Układały zawiłe mity, wyjaśniające ich wędrówkę oraz wzajemne powiązania. Życiodajne Słońce uważano za uosobienie niewidzialnego Stwórcy, Boga. Bóg jest Słońcem, światłem świata, Zbawcą ludzkości. 12 gwiazdozbiorów obrazuje wędrówkę Słońca, a ich nazwy symbolizują zjawiska typowe dla danej pory roku. Wodnik na przykład przynosił wiosenne deszcze. To jest Horus, egipski bóg słońce, czczony 3000 lat przed Chrystusem. Na historię jego życia składają się mity tłumaczące wędrówkę słońca po niebie. Starożytne malowidła opisują dzieje słonecznego bóstwa. Horus, uosobienie słońca lub światła, miał wroga imieniem Set. Set był personifikacją nocy, czyli ciemności. W sensie metaforycznym, codziennie rano Horus wygrywał bitwę z Setem, a wieczorem Set zwyciężał Horusa i zsyłał go do świata umarłych. Walka między ciemnością a światłem lub dobrem a złem to najstarszy model funkcjonowania świata obowiązujący do dziś. W dużym uproszczeniu historia Horusa wygląda następująco. Urodził się 25 grudnia jako syn dziewicy Izydy Mary. Jego narodziny zwiastowała gwiazda jaśniejąca na wschodzie, a niemowlę zostało powitane przez trzech królów. Horus nauczał już jako 12-latek. W wieku lat 30 przyjął chrzest z rąk Anupa i został kapłanem. Miał 12 uczniów, z którymi wędrował. Czynił też cuda. Uzdrawiał chorych i stąpał po wodzie. Występował pod różnymi imionami, takimi jak Prawda, Światłość, Syn Boży, Dobry Pasterz, Baranek Boży. W wyniku zdrady Tyfona został ukrzyżowany i pogrzebany, ale zmartwychwstał po 3 dniach. Motywy te pojawiają się w wielu kulturach na całym świecie, a mity opisujące życie bogów mają tę samą strukturę. Attis z Frygii, syn dziewicy Nany, urodzony 25 grudnia, ukrzyżowany i pogrzebany, zmartwychwstał po 3 dniach. Krishna z Indii, syn dziewicy Devaki. Jego narodziny zapowiedziała gwiazda na wschodzie. Czynił cuda i miał uczniów, zmartwychwstał po śmierci. Dionizos z Grecji, zrodzony z dziewicy 25 grudnia, był wędrownym nauczycielem, dokonywał cudów, przemieniał wodę w wino. Nazywano go królem nad królami, synem Bożym, pierwszym i ostatnim. Zmartwychwstał. Mitra z Persji, syn dziewicy, urodzony 25 grudnia, miał 12 uczniów i czynił cuda. Zmartwychwstał po 3 dniach, nazywano go prawdą i światłością. Świętym dniem Mitry była niedziela. Na całym świecie, w różnych epokach, czczono bogów reprezentujących te same cechy. Pytanie, dlaczego tak było?
Skąd się wzięła dziewica, 25 grudnia, zmartwychwstanie 3 dni po śmierci i 12 uczniów? Odpowiedź poznamy, przyglądając się ostatniemu ze słonecznych bóstw. Jezus Chrystus narodził się z dziewicy Maryi 25 grudnia w Betlejem. Gwiazda jaśniejąca na wschodzie przywiodła do niego 3 królów. Chrystus nauczał jako 12-latek, a w wieku 30 lat przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela. Miał 12 uczniów, czynił cuda, uzdrawiał, stąpał po wodzie i wskrzeszał zmartwych. Nazywano go królem nad królami, synem Boga, światłością świata, barankiem Bożym. Zdradzony przez Judasza za 30 srebrników został ukrzyżowany i złożony w grobie. Zmartwychwstał po 3 dniach, a potem wstąpił do nieba. Kolejność tych wydarzeń wyjaśniają zjawiska astrologiczne. Gwiazda na wschodzie to Syriusz, który 24 grudnia ustawia się w linii z 3 gwiazdami w pasie Oriona. Nazywamy je 3 królami. Trzej królowie i Syriusz wskazują miejsce, gdzie 25 grudnia wzejdzie słońce. Dlatego też trzej królowie podążają za gwiazdą na wschód, ku miejscu, w którym wschodzi, a zatem rodzi się, słońce. Dziewica Maria to gwiazdozbiór Panny, po łacinie nazywany Virgo, czyli dziewica. Często określa się ją też mianem domu chleba i przedstawia jako kobietę z kłosem zboża. Symbolizuje sierpień i wrzesień, czas żniw. Nazwa Betlejem w dosłownym tłumaczeniu oznacza właśnie dom chleba. Odnosi się zatem do gwiazdozbioru Panny, czegoś, co jest na niebie, nie na ziemi. Około 25 grudnia następuje jeszcze jedno zjawisko, przesilenie zimowe. Po przesileniu letnim dni są coraz krótsze i chłodniejsze. Słońce widziane z półkuli północnej wydaje się zmniejszać i niknąć. Starożytni widzieli w krótkich dniach i niedostatku pożywienia zapowiedź śmierci. Śmierci słońca. Najlepiej widać to 22 grudnia. Wtedy, po półrocznej wędrówce na południe, słońce osiąga najniższy punkt na nieboskłonie. Potem pozornie zatrzymuje się na 3 dni. Zawisa niedaleko Krzyża Południa, czyli gwiazdozbioru Krzyża, od łacińskiego crux. 25 grudnia rusza o 1 stopień dziennie na północ, zapowiadając dłuższe, cieplejsze dni i nadejście wiosny. Stąd tradycja głosząca, że słońce umarło na krzyżu, by po 3 dniach zmartwychwstać lub narodzić się ponownie. Dlatego właśnie w żywocie Jezusa i innych bóstw słonecznych pojawiają się ukrzyżowanie, śmierć i zmartwychwstanie. To czas między zatrzymaniem się słońca a jego powrotem nad półkulę północną, co oznacza dla niej wiosnę, czyli zbawienie. Wskrzeszenie słońca świętowano jednak dopiero w równonoc wiosenną, czyli w Wielkanoc. Dopiero wtedy słońce pokonuje ciemność. Dni stają się dłuższe niż noc, a na świecie pojawiają się oznaki wiosny. Apostołowie to najbardziej oczywiste odwołanie astrologiczne. Zodiak ma 12 astrologicznych znaków, a Jezus, czyli Słońce, podróżuje wokół nich. Liczba 12 często pojawia się w Biblii. Krzyż zodiakalny to metafora wędrówki i życia Słońca. Nie służył jednak tylko ich odwzorowaniu. Stanowił też pogański symbol duchowy. W uproszczeniu wyglądał on tak. To nie symbol chrześcijaństwa. To pogańska wersja zodiakalnego krzyża.
Dlatego właśnie Jezusa przedstawiano początkowo z głową na krzyżu. Jezus to słońce, Syn Boży, jasność. Zbawiciel, który powrócił w chwale Pana. Pokonał ciemność, rodzi się na nowo każdego ranka. Można ujrzeć Go pośród chmur na niebie, w koronie cierniowej, czyli otoczonego promieniami. Najważniejsze spośród astrologiczno-astronomicznych metafor biblijnych dotyczą upływu czasu. W Piśmie Świętym jest ich bardzo wiele. Aby zrozumieć te metafory, musimy poznać zjawisko nazywane precesją równonocy. Starożytni Egipcjanie wiedzieli, że co 2150 lat w dzień równonocy Słońce wschodzi w innym astrologicznym znaku zodiakalnym. Wynika to z charakterystyki ruchu wirowego naszej planety, nazywanego precesją osi Ziemi. W rezultacie astrologiczne znaki zodiaku przesuwają się do tyłu. Pełny cykl precesji i przejścia przez wszystkie znaki zodiaku trwa 25 765 lat. Nazywa się go Wielkim Rokiem, który starożytni znali doskonale. Każdy okres liczący 2150 lat nazywali erą. Lata 4300-2150 przed Chrystusem to era byka. Kolejna era, era barana, trwała do pierwszego roku naszej ery. Po niej nastąpiła era ryb. Potrwa ona do roku 2150. Kolejna będzie era wodnika. Biblia opisuje wędrówkę Słońca przez trzy ery. W Starym Testamencie schodzący z góry Synaj Mojżesz z niezadowoleniem odkrywa, że Izraelici czczą złotego cielca. Rozzłoszczony rozbija tablicę z dekalogiem, a bałwochwalców nakazuje zabić. Większość biblistów przypisuje gniew Mojżesza faktowi, że Izraelici oddawali cześć fałszywemu bóstwu. W rzeczywistości złoty cielec symbolizował zodiakalnego byka, Mojżesz zaś erę barana. Dlatego właśnie Żydzi do dziś dmą w barani róg. Mojżesz był symbolem nowej ery. Z jej nastaniem wszyscy musieli się oczyścić z grzechu. Podobna symbolika pojawia się w innych religiach. Mitra na przykład sam zabija byka. Jezus z kolei zwiastuje koniec ery barana i początek ery ryb. W Nowym Testamencie ryby pojawiają się często. Jezus karmi 500 osób dwiema rybami i chlebem. Wędrując po Galilei, zaprzyjaźnia się z dwoma rybakami, którzy podążają za nim. Pomyślcie też o znaku ryby, często nalepianym na samochodach. Kierowcy najczęściej nie znają jego znaczenia. To pogański symbol oznaczający Królestwo Słońca w erze ryb. Przyjęta data narodzin Jezusa pokrywa się z początkiem tej ery. W Ewangelii według świętego Łukasza Jezus zapytany przez uczniów, gdzie odbędzie się ostatnia Pascha, odparł: oto, gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie. Fragment ten jest jednym z bardziej oczywistych odniesień astrologicznych. Wspomniany w nim mężczyzna to zodiakalny wodnik. Przedstawia się go jako postać lejącą wodę z dzbana. Symbolizuje erę ryb. Gdy Słońce, czyli Syn Boży, Jezus, wyjdzie z ery ryb, przejdzie do domu wodnika. W precesji przesilenia wodnik następuje po rybach. Jezus mówi więc, że po erze ryb nastanie era wodnika. Wszyscy słyszeliśmy opowieści o końcu świata.
Jeśli pominąć sugestywne wizje z Apokalipsy świętego Jana, głównym źródłem przepowiedni jest fragment Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiada: oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. W Biblii Króla Jakuba słowo świat pojawia się na skutek błędów tłumaczenia. Oryginalny termin to eon, czyli era. Jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca ery. I to się zgadza. Jezus przestanie symbolizować słońce w erze ryb, gdy gwiazda wejdzie w erę wodnika. Przepowiednia o końcu świata jest więc rezultatem błędu w przekładzie alegorii astrologicznej. Powiedzmy to 100 milionom Amerykanów czekających na koniec świata. Postać Jezusa jest hybrydą literacko-astronomiczną wzorowaną na egipskim bogu słońcu Horusie. 3,5 tysiąca lat temu na murach świątyni w Luksorze powstały malowidła ukazujące zwiastowanie, niepokalane poczęcie i narodziny Horusa oraz hołd złożony mu przez trzech królów. Najpierw Tot zapowiada dziewicy Izys, że pocznie syna. Następnie Nef, święty duch, zapładnia boginię, a ona rodzi Horusa, któremu królowie oddają cześć. Tak samo wygląda historia niepokalanego poczęcia Jezusa. Podobieństwa między wierzeniami Egipcjan a chrześcijan są uderzające. Takich plagiatów jest więcej. Na przykład opowieść o Noem i Arce Przymierza. Potop pojawia się we wszystkich kulturach starożytnych i wszystkich epokach. Wystarczy zajrzeć do akadyjskiego eposu o Gilgameszu z około 2600 roku przed naszą erą. Mamy tam powódź zesłaną przez Boga, Arkę Przymierza oraz wypuszczenie i powrót gołębicy. Wszystko to znamy z Biblii. Podobieństwa dostrzeżemy też w historii Mojżesza. Tuż po narodzinach włożono go do kosza i spuszczono na rzekę, by uratować mu życie. Noworodka znalazła kobieta z rodziny królewskiej i wychowała na księcia. Ten epizod zaczerpnięto z mitu o Sargonie Akkadyjskim z 2250 roku przed naszą erą. Matka Sargona złożyła go po urodzeniu w koszyku i powierzyła rzece. Dziecko ocaliła Akka, królewska akuszerka. Mojżesza nazywa się prawodawcą, bo przyniósł Izraelitom dekalog. Równie starym motywem jest przekazanie przez Boga praw prorokowi. Mojżesz to tylko jeden z wielu prawodawców. W Indiach był Manu. Na Krecie to Minos spiął się na diktę, gdzie Zeus powierzył mu święte prawo. W Egipcie kamienne tablice z boskimi prawami przyniósł Mises. Manu, Minos, Mises, Mojżesz. Dekalog zaczerpnięto ze 125 zwoju egipskiej Księgi Umarłych. Zawartą tam frazę "nie kradłem" zmieniono w "nie kradnij". "Nie zabijałem" w "nie zabijaj". "Nie kłamałem" w "nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu" i tak dalej. Wierzenia Egipcjan legły u podstaw religii judeochrześcijańskiej. Chrzest, życie wieczne, sąd ostateczny, niepokalane poczęcie, śmierć i zmartwychwstanie, ukrzyżowanie, Arka Przymierza, obrzezanie, Zbawiciel, Komunia Święta, Potop, Wielkanoc, Boże Narodzenie, Pascha i wiele innych narodziły się w Egipcie na długo przed początkami chrześcijaństwa. Justyn Męczennik, jeden z pierwszych chrześcijan, napisał: mówiąc, że Jezus Chrystus, nasz nauczyciel, został poczęty bez cielesnego zjednoczenia kobiety i mężczyzny, umarł na krzyżu, zmartwychwstał, a potem wstąpił do nieba, nie głosimy niczego innego niż wy, czciciele syna Jupitera.
W innym piśmie Justyn twierdzi, zrodził się z dziewicy podobnie jak Perseusz. Pierwsi chrześcijanie zdawali sobie sprawę z podobieństw między ich wiarą a religiami pogańskimi. Mieli na to wytłumaczenie. Wszystkiemu winien był szatan. Stworzył fałszywe wcielenia Chrystusa. Fundamentalizm chrześcijański to fascynujące. Oni wierzą, że wiek świata wynosi 12 tysięcy lat. Zapytałem jednego z nich o skamieliny dinozaurów. Odparł, Bóg zesłał je, by wypróbować naszą wiarę. Mnie to On wystawia na próbę. Biblia to tylko literacko-astroteologiczna hybryda, podobnie jak inne opowieści religijne. Nie brakuje w niej przykładów przeniesienia atrybutów postaci z jednej na drugą. W Starym Testamencie pojawia się Józef, archetyp Jezusa. Józef miał 12 braci, Jezus 12 uczniów. Pierwszego sprzedano za 20 sztuk srebra, drugiego zdradzono za 30 srebrników. Inicjatorem sprzedaży Józefa był jego brat Juda. Jezusa zdradził uczeń Judasz. Józef i Jezus rozpoczynają wędrówkę w wieku 30 lat. Podobieństw jest jeszcze wiele. Czy zachowały się jakieś historyczne przekazy potwierdzające istnienie Jezusa, który wędrował i uzdrawiał ludzi? W czasach Jezusa i po nim w basenie Morza Śródziemnego żyło wielu historyków. Ilu opisało jego losy? Żaden. Nie znaczy to jednak, że nie pojawili się później. Zazwyczaj wspomina się o trzech. Pliniuszu Młodszym, Swetoniuszu i Tacjuszu. Poświęcają po kilka zdań Jezusowi, a tylko jeden nazywa go Chrystusem. To nie imię, lecz tytuł i oznacza namaszczonego. Autorem czwartego przekazu jest Józef Flawiusz, ale jego podanie od 400 lat uchodzi za fałszerstwo, choć do dziś bywa cytowane jako prawdziwe. Można by oczekiwać, że kroniki wspomną o kimś, kto z martwych wstał, wstąpił do nieba i czynił cuda. Tak się nie stało, bo jeśli rozważyć wszystkie dowody, okazuje się, że osoba nazywana Jezusem nigdy nie istniała. Religia chrześcijańska stanowi parodię kultu Słońca. Słońce zastąpiono w niej człowiekiem o imieniu Chrystus, któremu oddawano cześć, wcześniej należną Słońcu. Nie chcę nikogo obrażać, ani ranić niczyich uczuć. Ale musimy trzymać się faktów, a zdobyta przez nas wiedza jest jednoznaczna. Chrześcijaństwo nie opiera się na prawdzie. To jedynie opowieść, wykorzystywana politycznie. W rzeczywistości Jezus był bóstwem solarnym, czczonym przez chrześcijańską sektę i jak wszyscy pogańscy bogowie, postacią mityczną. To kapłani i władcy nadali mu historyczny rodowód, by łatwiej zapanować nad społeczeństwem. W roku 325 cesarz Konstantyn zwołał Sobór Nicejski. Z pobudek politycznych przyjęto na nim doktryny, które zapoczątkowały stulecia rozlewu krwi i kłamstw. Przez następne 1000 lat Watykan trzymał Europę żelazną ręką, fundując jej takie atrakcje jak ciemne wieki średniowiecza, krucjaty i inkwizycja. Chrześcijaństwo, podobnie jak inne powiązane z nim religie, jest szwindlem.
Wiara ma oderwać ludzi od otaczającego ich świata i zwrócić przeciw sobie, uczyć ślepego posłuszeństwa władzy, zwolnić człowieka z odpowiedzialności za własne czyny. Pozwala usprawiedliwić każdą zbrodnię jako spełnienie woli Boga. Co najgorsze, za pośrednictwem religii rządzący mogą kontrolować społeczeństwo i nim manipulować. Religia to jeden z najpotężniejszych ludzkich wynalazków. Stanowi doskonałą pożywkę dla innych mitów. Mit oznacza szeroko wyznawany, lecz fałszywy pogląd. W głębszym religijnym sensie jest opowieścią wyznaczającą kierunek postępowania i mobilizującą ludzi. Ważne jest nie odniesienie opowieści do rzeczywistości, ale jej funkcja. Mit nie spełni swojego zadania, jeśli nie jest powszechnie uznawany za prawdę. Gdy jednak ktoś kwestionuje prawdziwość mitu, spotyka się z ostracyzmem. Obrońcy wiary nie podejmują z nim dyskusji. Ignorują go lub uznają za bluźniercę. Twierdzenie, sugerowanie lub przekonywanie innych, że rząd zamordował 3000 obywateli, jest bluźnierstwem. Część druga. Świat jest teatrem. Jakby wysadzili go saperzy. Tak wygląda celowe wyburzanie budynków. Każdy, kto choć raz obserwował wyburzanie, wie, że aby budynek się zawalił, trzeba zniszczyć jego konstrukcję nośną. Wieżowce zawalają się tak w rezultacie planowego działania. To nie przypadek, że pierwsza i druga wieża runęły dokładnie w ten sam sposób. Nie wiadomo, jak udało się tego dokonać. Po wieżowcach została chmura pyłu. Nie ostało się żadne biurko, krzesło, telefon ani komputer. Znaleziono tylko pół klawiatury telefonicznej, tej wielkości. Co się stało z betonem? Został starty na proch. Manhattan pokryła warstwa pyłu gruba na 7,5 cm. Wszyscy nieraz widzieliśmy w telewizji podobne obrazy. Aby budynek runął w ten sposób, trzeba odpowiednio rozmieścić ładunki wybuchowe. Zupełnie jakby ktoś go zaminował. Usłyszałam drugi wybuch. Eksplozja była potężna. Rozległ się drugi wybuch i budynek runął. Eksplozja powaliła nas na ziemię. Dźwięk przypominał wybuch. Jakby ktoś strzelał z karabinu, trzy głośne wybuchy. Usłyszeliśmy eksplozję. Górna część budynku eksplodowała. Widzieliśmy wybuch. Od wybuchu. Duży wybuch. Poczuliśmy go na 8 piętrze. Byliśmy w lobby, kiedy gruchnęło. Wyglądało jak po wybuchu bomby. Deszcz odłamków. Ogromny wybuch. Wszyscy usłyszeliśmy i poczuliśmy wybuch. Właśnie doszło do wybuchu. Eksplozja była potężna i głośna. Drugi wybuch w pierwszej wieży. To druga bomba. Jego zdaniem w budynku podłożono ładunki wybuchowe. Mit na temat zamachów z 11 września. 19 porywaczy dowodzonych przez Osamę Bin Ladena uprowadziło 4 odrzutowce. Wymknęli się dowództwu sił powietrznych i zniszczyli 75% wyznaczonych celów. Wieże WTC numer 1, 2 i 7 zawaliły się od zniszczeń spowodowanych pożarem. Po samolocie, który uderzył w Pentagon,
jak i po maszynie, która rozbiła się pod Shanksville, został tylko pył. Komisja badająca zamach orzekła, że nie było ostrzeżeń wskazujących na zagrożenie terrorystyczne, a wiele agencji rządowych zwyczajnie zawiodło. Nie było ostrzeżeń. Nie sądzę, by ktokolwiek przewidział, że terroryści wykorzystają uprowadzone samoloty jako pociski. Nikt nie potrafił wyobrazić sobie samolotów uderzających w budynki. Nie było zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, w tym również dla linii lotniczych. Nic nie wiem o jakichkolwiek znakach ostrzegawczych. USA Today podaje, że 2 lata przed zamachami przeprowadzono ćwiczenia zakładające użycie przez terrorystów porwanego samolotu. Jednym z celów było World Trade Center. Z dokumentów, do których dotarło CNN, wyłania się prosty plan. Zamachowiec miał wejść na pokład amerykańskiego samolotu, przejąć stery i wbić się w siedzibę CIA. Wśród innych celów były Pentagon i World Trade Center. Pół roku przed zamachami Federalna Agencja Lotnictwa otrzymała 52 ostrzeżenia przed Al-Kaidą, ale je zlekceważyła. Pentagon nie chce upublicznić senackiego przesłuchania w sprawie jednostki wywiadowczej Able Danger. O przynależności Mohameda Atty i 3 innych terrorystów do komórki Al-Kaidy wiedziano na rok przed zamachem. Zidentyfikowaliśmy 2 z 3 komórek. Podpułkownik Tony Schaefer jako pierwszy człowiek Able Danger wypowiedział się publicznie. Agencja Wywiadu Wojskowego zabroniła mu zeznawać bez zgody przełożonych. Próbuje się uniemożliwić Amerykanom poznanie prawdy o zamachach i ukryć niekompetencje władz. Zagrożenie terrorystyczne było ewidentne. Zdaniem George'a Teneta przesłanki zapowiadające nieuchronny atak były na tyle poważne, że należało podjąć natychmiastowe działania. Zamiast działać, prezydent udał się na urlop. 19 porywaczy. Szef pakistańskiego wywiadu ISI, Mahmud Ahmed, poprosił Omara Szejka o przekazanie przywódcy porywaczy $100,000. Mohamed Atta otrzymywał pieniądze z Pakistanu. Uważa się, że przesyłał mu je Ahmed Omar Said Szejk, działający z ramienia pakistańskiego wywiadu wojskowego ISI. Nie przeprowadzono śledztwa, żeby ustalić, dlaczego generał Ahmed polecił przesłać pieniądze Atcie. Rankiem 11 września w Waszyngtonie generał Atta zjadł śniadanie z przedstawicielami amerykańskich władz. W końcowym raporcie komisja badająca zamach uznała, że źródła finansowania zamachowców miały niewielkie znaczenie. Okazało się także, że 2 zamachowców prawdopodobnie uczęszczało do szkół prowadzonych przez armię amerykańską. Dowody spreparowano. Paszport jednego z porywaczy lotu 11 znaleziono na rumowisku. Leżał kilka ulic od gruzowiska pozostałego po World Trade Center. Według przewodniczącego Japońskiej Partii Demokratycznej porywacze cieszą się dobrym zdrowiem. Jego zdaniem zamach sfingowano. Kilku porywaczy nadal żyje. Nie mogłem uwierzyć, że FBI umieściło mnie na swojej liście. Podali moje imię, nazwisko, datę urodzenia, a przecież nie jestem zamachowcem samobójcą, nie umiem pilotować samolotu. Co najmniej 7 porywaczy nadal żyje. FBI do dziś nie zweryfikowało listy. Przynajmniej 5 zamachowców podejrzewa się o związki z amerykańską armią. Osama Bin Laden. Dopadniemy Saddama Husajna, to znaczy Bin Ladena. W latach 80. Bin Laden współpracował z wywiadem amerykańskim, pakistańskim i arabskim. Styczeń 2001 roku. Administracja Busha nakazuje FBI i agencjom wywiadu przerwać śledztwo przeciw rodzinie Bin Ladena, w tym 2 jego krewnym zamieszkałym w Falls Church w Virginii, w pobliżu siedziby CIA.
living, guess where? In Falls Church, Virginia, right next to CIA headquarters. Osama był najbardziej poszukiwanym przez Amerykę terrorystą, a mimo to leżał ponoć 2 tygodnie w amerykańskim szpitalu w Dubaju. Leczyli go nasi lekarze, przyjmował agentów CIA. Nie dysponujemy żadnym dowodem łączącym Bin Ladena z 11 września. Później twierdzono, że dowody są niepotrzebne, bo Osama miał jakoby się przyznać do zorganizowania zamachu w filmie znalezionym w Afganistanie. Dokładnie przeanalizowałem tłumaczenie Pentagonu. Przekład jest bardzo niedokładny. W najważniejszych fragmentach, które mają potwierdzać winę Bin Ladena, nie pokrywa się z arabskim oryginałem. Amerykańscy tłumacze, spisując i tłumacząc tekst z taśm, dodali wiele elementów, które chcieli usłyszeć, a których w nim nie było. W 1976 brat Osamy Bin Ladena, Salim, wynajął Teksańczyka Jima Batha do prowadzenia w Stanach interesów w imieniu Bin Ladenów. Jim Bath to były pilot Gwardii Narodowej i wieloletni przyjaciel George'a Busha. W 1998 i 2000 roku George Bush spotkał się w Arabii Saudyjskiej z rodziną Bin Ladenów z ramienia firmy Carlyle Group. Rankiem 11 września w Waszyngtonie trwała konferencja prasowa Carlyle Group. Uczestniczył w niej brat Osamy, Shafiq. Carlyle współpracuje z największymi producentami broni, którzy dzięki wojnom z terroryzmem w Iraku i Afganistanie odnotowują ogromne zyski. Pentagon. Jak można pokonać ogromnym, ważącym 60 ton samolotem taki tor przeszkód? Przed uderzeniem w Pentagon maszyna zniżyła lot, dokonując zwrotu o 270 stopni. Tymczasem Hani Hanjour był fatalnym pilotem i nie radził sobie nawet z awionetkami. Nie martwił się tym, że nie zdoła ukończyć kursu. Nie uwierzę, że to on wbił się w Pentagon. W ogóle nie umiał latać. Ani śladu foteli, bagaży, ciał. Widać tylko fragmenty budynku. Temperatura płonącego paliwa była jakoby tak wysoka, że maszyna i pasażerowie wyparowali. Odrzutowiec miał 2 silniki ze stopu stali i tytanu, każdy ważył 6 ton. 12 ton stali i tytanu nie może wyparować w pożarze paliwa. Ofiary zidentyfikowano po odciskach palców lub kodzie DNA. Jaki pożar niszczy stal, a ciała pozostawia nietknięte? Moje badania nie wykazują, by w pobliżu Pentagonu rozbił się jakikolwiek samolot. Wszystkie zachowane szczątki maszyny mieszczą się w dłoni. Krótko po katastrofie agenci federalni zebrali szczątki i je wywieźli. Trawnik był zasypany żwirem i kamieniami. Zakryły one materiał dowodowy. Nagrania z kamer wideo, na których widać, co naprawdę uderzyło w Pentagon, zostały skonfiskowane przez FBI. Departament Sprawiedliwości do dziś nie zgodził się na ich upublicznienie. Gdyby nagrania potwierdzały, że w Pentagon uderzył Boeing 757, rząd by je odtajnił. Shanksville. Nie zostało nic oprócz dziury w ziemi. Tak, jedyne co widać z miejsca, w którym stoimy, to ogromny krater i połamane drzewa. Dostrzegam też pracujących ludzi, ale nic więcej. Żadnych dużych kawałków samolotu? Nie było nic. Nic, co by wskazywało, że spadł tutaj samolot. FBI i policja potwierdziły zamknięcie drugiej strefy jakieś 10 kilometrów stąd. Jeszcze więcej strzępów. Jak się znalazły aż tutaj? Za sprawą eksplozji? Wątpię. Wiatr.
Wieże numer 1, 2 i 7. Teoria naleśnika zakłada, iż pożary, nie stopiwszy stali, osłabiły konstrukcję na tyle, że piętra spadały jedno na drugie. Według oficjalnej wersji powinniśmy zobaczyć spiętrzone na sobie kondygnacje i sterczące po bokach stalowe filary. Rdzeń obu wież stanowiło 47 potężnych stalowych słupów. Gdyby piętra się oberwały, filary pozostałyby nienaruszone. Uderzenie samolotu nie uszkodziło wszystkich filarów. Zaprojektowaliśmy budynki tak, by wytrzymały uderzenie Boeinga 707. Wieża wytrzymałaby zapewne kilka takich uderzeń. Samolot wbił się w wieżowiec. Tak. Twierdzi pan, że budynek zaprojektowano, by wytrzymał podobne uszkodzenie? Tak. Zrzucona z dachu World Trade Center kula bilardowa spadłaby na ziemię po 8-10 sekundach, nie napotkawszy w locie oporu. Wieże runęły z prędkością zbliżoną do prędkości spadku swobodnego. Ponad 200 tysięcy ton stali rozsypało się w promieniu ponad 150 metrów. Oznacza to, że wieże waliły się z prędkością 10 pięter na sekundę. Żaden scenariusz nie przewiduje zapadnięcia się budynku z taką prędkością. Co może poruszyć taką masę? Ładunki wybuchowe. Jak sprawić, by połączone ze sobą potężne stalowe filary zawaliły się równocześnie i zniknęły bez śladu? Musiały zostać przecięte. Dźwigar przecinamy pod kątem. Zbadałem stopiony metal. We wszystkich trzech budynkach, w piwnicach i w budynku numer 7, znalazłem jeziora stopionej stali. Przez ponad 6 tygodni po zamachu w gruzowisku utrzymywała się temperatura ponad 1100 stopni Celsjusza, o 100 stopni wyższa niż wynosi temperatura paliwa lotniczego spalanego w warunkach kontrolowanych. Pod rumowiskiem znajduje się płynna stal. Spłynęła w dół kanałami, jak surówka w odlewni albo lawa w wulkanie. Płynną stal odkrywano kilka tygodni po zamachu podczas odgruzowywania strefy. Znaleziono ją też pod budynkiem numer 7. Czytam oficjalne raporty. Co napisano w nich o roztopionej stali? Ani słowa. A przecież to ważny dowód. Czemu go przemilczano? Termit ma tak wysoką temperaturę spalania, że przecina każdy rodzaj stali jak rozgrzany nóż masło. Produktami reakcji są płynna stal i tlenek aluminium w postaci pyłu. Pamiętacie chmury pyłu? Powstały na skutek reakcji ogromnej ilości termitu. Profesorze, zbadał pan rumowisko pozostałe po World Trade Center. Co pan ustalił? Znaleźliśmy pozostałości termitu, substancji o wysokiej temperaturze spalania. Stosuje się ją do spawania i jako materiał wybuchowy. Dowody, które przemawiają za kontrolowanym wyburzeniem budynku, są przytłaczające. Mówiłem już, że produktem reakcji termitowej jest płynna stal. W gruzowisku World Trade Center były wręcz jej jeziora. Termit cały czas reagował. Pod gruzami wieżowców była płynna stal, ale w budynek numer 7 nie uderzył samolot. Większość ludzi nigdy nie słyszała o budynku numer 7, bo jego zawalenie otacza tajemnica. Wieżowiec miał 47 pięter, runął o 17:25.
Nie uderzył w niego samolot. Paliły się tylko drugie i trzecie piętro. Zawalił się jak gdyby w wyniku kontrolowanego wybuchu. Wystarczyło uszkodzenie dwóch pięter, by cała konstrukcja runęła niemal z prędkością spadku swobodnego. W 2005 roku Narodowy Instytut Standardów i Technologii opublikował raport na temat zawalenia się wież 1 i 2. Tekst ma 10 tysięcy stron, ale nie odpowiada na najważniejsze pytania. W 2008 roku Instytut opublikował też raport na temat budynku numer 7. Eksperci sprawdzili hipotezy o eksplozji kontrolowanej. Posłużyli się modelem komputerowym, zakładając, że wieżowiec zawalił się na skutek pożaru. Nie znamy parametrów przyjętych w obliczeniach. Eksperci przyznali, że doszło do trwającego 2,25 sekundy spadku swobodnego, ale nie wyjaśnili, jak to się stało, gdyż ich teoria opierała się na efekcie domina wywołanym oberwaniem się pięter. Z prawa zachowania pędu wynika, że podobna reakcja następująca z prędkością spadku swobodnego jest niemożliwa. Właśnie. Czy omówiliśmy już wybuch w podziemiach wież na chwilę przed uderzeniem w nie pierwszego samolotu? Nasze biuro znajdowało się na poziomie B1. O 8.46 usłyszałem eksplozję. Jej siła poderwała nas do góry. Do wybuchu doszło w piwnicy między poziomami B2 a B3. Chwilę później usłyszeliśmy huk wbijającego się w wieżę samolotu. Mam wrażenie, że dym wydobywa się przede wszystkim spod ziemi. Byłem w piwnicy. Nagle wyrzuciło z szybu windę. Wyszliśmy przez lobby. Było kompletnie zniszczone, jakby wybuchła w nim bomba. Mijałem stojącą w podziemiach ciężarówkę, kiedy przewrócił mnie podmuch eksplozji. Rozpętało się piekło. Po chwili rozległ się kolejny wybuch. Z sufitu posypały się kafelki i lampy. Przedostałem się z pierwszej wieży do drugiej, ale tam sytuacja się powtórzyła. Powaliła nas kolejna eksplozja. Odczuliśmy ją nawet w piwnicy. W podziemiach zginęło kilkoro moich znajomych. Inni mieli połamane kości i oszpecone twarze. Dowództwo Sił Powietrznych. Zgodnie z procedurą, jeżeli kontroler lotu zauważy coś, co mogłoby wskazywać na porwanie maszyny, musi powiadomić przełożonego. Jeśli problemu nie uda się rozwiązać w minutę, przełożony powinien poprosić Dowództwo Obrony Powietrznej, czyli NORAD, o poderwanie myśliwców. NORAD alarmuje najbliższą bazę lotniczą i wysyła myśliwce. Podejrzany samolot zostaje przechwycony po jakichś 10 minutach. Ale 11 września myśliwce wystartowały dopiero po 80. Zaskakujące. Zanim poderwał się choć jeden myśliwiec, było już za późno. Żaden samolot nie wzbił się w powietrze. A jeśli ktoś świadomie wprowadził w błąd obronę przeciwlotniczą? NORAD nie zareagował, bo w tamtym czasie nad północno-wschodnim obszarem kraju trwały manewry wojskowe. Zakłócano pracę radarów i wysyłano fałszywe informacje. Boston, mamy problem. W stronę Nowego Jorku leci porwany samolot. Poderwijcie F-16. To ćwiczenia czy realna sytuacja? Akurat przeprowadzano też operację Vigilant Warrior, ćwiczenia w przechwytywaniu uprowadzonych samolotów. NORAD ma 8 myśliwców przechwytujących, które operują parami. Tamtego dnia w powietrzu znajdowały się 22 samoloty pasażerskie. Dowództwo nie umiało odróżnić celów ćwiczebnych od realnych. W 2000 roku NORAD przechwycił 67 maszyn, skuteczność wyniosła 100%. 11 września lotnictwo zawiodło 4 razy jednego dnia. Scenariusz co najmniej jednej z gier wojennych rozgrywanych 11 września zakładał, że porwany samolot uderzy w budynki. Komisja badająca zamach.
Strona 172. Rząd nie potrafił określić źródła pochodzenia pieniędzy, za które sfinansowano zamach. Jest to jednak kwestia o niewielkim znaczeniu. Władze nie wskazały tych, którzy finansowali zamach. Twierdzą, że to kwestia o niewielkim znaczeniu. Jej znaczenie jest ogromne. To ważne, kto sfinansował zamach. Zawalenie się budynku 7 uznano za szczególnie trudne do wytłumaczenia. Komisja stwierdza jedynie w raporcie, że nie da się go wyjaśnić i więcej o nim nie wspomina. Panie prezydencie, dlaczego pan i wiceprezydent chcecie razem zeznawać przed komisją? Bo komisja chce nas przesłuchać, po to tu przyszliśmy. Odpowiemy na wszystkie pytania. Dlaczego zjawiliście się razem, zamiast przyjść osobno? Bo razem odpowiemy na pytania, które pragną zadać nam członkowie komisji. Jesteśmy do dyspozycji. Powinni mówić własnymi słowami? Powinni zeznawać pod przysięgą, publicznie. Bush i Cheney stanęli przed komisją senacką na własnych warunkach. Przyszli razem, nie zeznawali pod przysięgą, na przesłuchanie nie wpuszczono mediów ani rodzin ofiar. Przesłuchania nie wolno było rejestrować. Czy rodziny nie powinny poznać stenogramu z przesłuchania? Pytaliście o to już wczoraj, odpowiedź jest ta sama. Końcowy raport był jednogłośny. Jeśli choć jeden z członków komisji miał obiekcje, nie wspomniano o nich. Pomagał w płynnym przekazaniu władzy administracji Busha. Zaproponował skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Opracował strategię wojny w Iraku, a także przyjaźni się z Condoleezzą Rice. Żądamy jego rezygnacji. Administracja Busha zatwierdziła każde zdanie raportu. Kierowana przez Zelikowa komisja zignorowała dowody świadczące o tym, że zamachy sfingowano, a celem operacji było wprowadzenie aktów prawnych i zasad finansowania koniecznych do budowy imperium. Terrorystyczne. Terroryzm, systematyczne wykorzystywanie terroru poprzez przemoc, mające na celu zastraszenie lub wzbudzenie strachu. Broń chemiczna, biologiczna, jądrowa. Fanatycy, terroryści, 11 września, terroryści. Al-Kaida, broń atomowa, terror, zło. 11 września, terroryści. Wojna i zagrożenie, 11 września, terroryzm. Terroryzm globalny. Broń masowego rażenia, 11 września, terroryści. Terroryzm i słowa z nim związane mają hipnotyczną siłę. Terroryzm, terroryści, zagrożenie terrorystyczne powiązani z Al-Kaidą. Tak zwana wojna z terroryzmem toczy się na naszych oczach i wypełnia naszą egzystencję. Pewnego dnia nasze wnuki zapytają, jak wygrano wojnę z terroryzmem. Elity rządzące Stanami Zjednoczonymi uważają zagrożenie terroryzmem za najlepszy czynnik cementujący społeczeństwo, w myśl zasady, że wspólny wróg jednoczy. Zgodnie z teorią Karla Schmidta, społeczeństwo, by istnieć, potrzebuje wroga. To niebezpieczna teza. Oznacza, że ład społeczny, partie polityczne, życie intelektualne, polityka w ogóle opierają się na potężnym micie. Terroryzm. Środek stosowany przez rządy do manipulowania społeczeństwem w celu zrealizowania własnych planów. CIA niszczy nasz kraj. Jej bezczelność przechodzi wszelkie granice. Agencja stała za większością zamachów z ostatnich lat. Koszary Marines, ambasada w Kenii, samolot Pan Am, USS Cole, Oklahoma City,
World Trade Center w 93. FBI pomogło terrorystom przeprowadzić pierwszy zamach na World Trade Center. Skonstruowali bombę, załatwili prawa jazdy. Informator FBI, 43-letni Emad Salem, były oficer armii egipskiej, otrzymał polecenie skonstruowania bomby. Zawiadomił swojego oficera prowadzącego i zapytał: podłożymy atrapę? Agent odparł: nie, bomba ma być prawdziwa. Agenci FBI mogli zapobiec zamachowi na World Trade Center. Rozważali zastąpienie materiałów wybuchowych niegroźną substancją, ale zdaniem informatora zarzucili ten pomysł. FBI nie wiedziało, że Salem nagrał większość rozmów z oficerami prowadzącymi. W zamachu zginęło zaledwie 6 osób, za mało, by przepchnąć ustawę. Dlatego dwa lata później, 19 kwietnia 1995 roku, wysadzono budynek w Oklahoma City. Zginęło 168 osób. Po roku Kongres przyjął ustawę odbierającą nam część praw i swobód obywatelskich. Lipca 2005 roku, Londyn. Bomby wybuchają w trzech pociągach metra i w autobusie. Ginie 56 osób. Tamtego dnia również odbywały się ćwiczenia antyterrorystyczne. Ich scenariusz zakładał dokładnie taki sam przebieg wydarzeń. Bomby na tych samych stacjach metra. Eksplozje dokładnie o tej samej porze. O 9:30 rano przeprowadzaliśmy w Londynie ćwiczenia z udziałem 1000 osób. Scenariusz zakładał równoczesny wybuch bomb właśnie na tych stacjach metra, na których doszło do prawdziwych zamachów. Zamach nastąpił podczas ćwiczeń mających sprawdzić, jak sobie poradzimy w podobnej sytuacji? Tak. Właśnie. Dokładnie taki sam przebieg wydarzeń. Bomby na tych samych stacjach metra. Eksplozje dokładnie o tej samej porze. Mamy uwierzyć w zbieg okoliczności? 7 lipca i 11 września odbywały się ćwiczenia antyterrorystyczne. Służby ćwiczyły zapobieganie skutkom zamachów właśnie na te cele, które zaatakowano. Zgadzała się nawet godzina. To tylko przykrywka dla działań rządu. Przeraża mnie, jak wielu ludzi w tym kraju nie myśli. Dają sobie wmówić, że ukrywający się w górach facet sfinansował najbardziej skomplikowany atak na nasz kraj w historii. Wierzycie, że siedzący w jaskini talibowie mogli oszukać NORAD? Naprawdę myślicie, że zorganizowali to wszystko? Jestem przekonany, że zamach był operacją służb. To wręcz podręcznikowy przykład działań podejmowanych w przeszłości przez nazistów. Ameryka raz jeszcze została oszukana. Nie muszę wam mówić, że sytuacja jest zła. Wszyscy to wiedzą. Dolar traci na wartości, banki bankrutują, sklepikarze trzymają broń pod ladą, na ulicach grasują chuligani. Nikt nie wie, co robić. Powietrzem nie da się oddychać, żywność jest niejadalna. W wiadomościach informują, że doszło do 15 zabójstw i 63 napaści, jakby to było coś normalnego. Jest gorzej niż źle. Na ulicach jest niebezpiecznie, więc nigdzie nie wychodzimy. Siedzimy w domach, nasz świat staje się coraz mniejszy. A my tylko prosimy, żeby dali nam spokój, przynajmniej w naszych salonach. Wyłączamy telewizory i radio. Ja nie dam wam spokoju. Doprowadzę was do szału. Nie chcę, żebyście protestowali, wszczynali zamieszki, ani słali listy do swojego kongresmena. Nie wiem, co zrobić z kryzysem, inflacją, Rosjanami i przestępczością. Wiem tylko, że najpierw musicie się wkurzyć, powiedzieć: jesteśmy ludźmi do diabła, nasze życie ma wartość.
Widzę dym. Jest źle. 104 piętro, druga wieża. Jest czarny i gryzący. Żona myśli, że wydostałem się z budynku i nic mi nie jest. Było nas troje. Wybiliśmy dwa okna. Kiedy w 1939 w Europie wybuchła wojna, Amerykanie nie chcieli w niej uczestniczyć. Obawiali się, że tak jak poprzednio zostaną w nią wciągnięci. Rząd postanowił jednak przygotować naród do wojny, pozorując rozbudowę potencjału obronnego kraju, a potem po cichu stopniowo angażując nas w konflikt. Przygotowano szereg incydentów, które miały zmusić Stany do przystąpienia do wojny. Plany te były oczywiście tajne i wsparte działaniami propagandy. W teatrach zaczęto wystawiać sztuki opiewające bohaterstwo żołnierzy. Kroniki filmowe przestały się silić na pozory obiektywizmu. Ograniczenie prerogatyw Kongresu i powierzenie prezydentowi dyktatorskiej władzy uzasadniały wojną. Rozpętano kampanię strachu. Nie możemy dopuścić, by namiętności i uprzedzenia innych narodów doprowadziły do zniszczenia naszego kraju. Część trzecia. Grupa trzymająca władzę. Za oficjalnymi rządami państwowymi stoi niewidoczny rząd, który nikogo nie słucha ani przed nikim nie odpowiada. Największym zagrożeniem dla demokracji jest niewidzialny rząd, koteria międzynarodowych bankierów, która wykorzystuje rząd Stanów Zjednoczonych dla swoich własnych egoistycznych pobudek. Wielkie ośrodki finansowe kontrolują nasz rząd już od czasów Andrew Jacksona. W 1775 roku wybuchła amerykańska wojna o niepodległość. Kolonie postanowiły uwolnić się od ucisku monarchii brytyjskiej. Spośród wielu przyczyn wybuchu rewolucji jedna była najważniejsza. Król Jerzy III zakazał koloniom emisji własnej nieoprocentowanej waluty. Zmusił je do pożyczania pieniędzy od Centralnego Banku Anglii. Doprowadziło to do zubożenia kolonii. Peter Cooper powiedział: kiedy Franklin wyjaśnił Brytyjczykom, z czego wynika dobrobyt w koloniach, ci natychmiast zakazali płacenia podatków w lokalnej walucie. Sprowadzili tym tak wielką biedę na mieszkańców kolonii, że chwycili oni za broń. W roku 1783 Ameryka zyskała niepodległość. Wojna z ideą banku centralnego i rządzą władzy dopiero się jednak rozpoczęła. Czym jest bank centralny? To instytucja odpowiadająca za emisję pieniądza na terenie kraju. Do jej głównych prerogatyw należą ustalanie wysokości stóp procentowych i zwiększanie lub zmniejszanie podaży pieniądza. Bank centralny nie przekazuje pieniędzy tak po prostu rządowi, ale pożycza je rządowi na procent. Potem poprzez mechanizm zwiększania lub zmniejszania podaży pieniądza reguluje wartość wyemitowanych pieniędzy. Na dłuższą metę przynosi to tylko jeden rezultat. Zadłużenie. Nie trzeba wielkiej wiedzy, by zauważyć, gdzie kryje się przekręt. Każdy dolar emitowany przez bank centralny jest pożyczany bankom komercyjnym na procent. A zatem do jego wartości należy doliczyć pewien procent długu zależnego od wartości dolara. Skoro bank centralny ma monopol na produkcję pieniądza, a pożyczane przez niego środki są obłożone długiem, skąd wziąć środki na spłatę?
Where does the money to pay for the debt come from? It can only come wyłącznie z banków. System bankowy musi więc nieustannie zwiększać podaż pieniądza, aby chwilowo pokryć ogromne zadłużenie. A że nowe pieniądze też są pożyczane na procent, ono także wzrasta. W rezultacie rząd ani obywatele nie mogą wyjść ze spirali uzależnienia i stają się niewolnikami. Banki są znacznie groźniejsze niż armie, a idea wydawania pieniędzy, które dopiero mają zostać zarobione, jest zwyczajnym oszustwem na wielką skalę. System bankowy został poczęty z niegodziwości i narodził się w grzechu. Bankierzy wykupili świat. Jeśli chcecie pozostać ich niewolnikami i płacić za swoje niewolnictwo, pozwólcie im dalej kreować pieniądz. Na początku XX wieku Stany Zjednoczone miały już za sobą kilka eksperymentów z systemami bankowymi. W owym czasie potęgami w świecie bankowości byli Rockefellerowie, Morganowie, Warburgowie i Rothschildowie. Dążyli oni do wprowadzenia zmian legislacyjnych i stworzenia nowego banku centralnego. Rząd i społeczeństwo niechętnie odnosili się do tej idei. Dlatego bankowcy postanowili zmanipulować opinię publiczną. J.P. Morgan, uważany za najwybitniejszego finansistę swych czasów, zaczął rozgłaszać, że największe nowojorskie banki są niewypłacalne lub stoją na granicy bankructwa. Morgan wiedział, że wywoła panikę i kryzys. Przerażeni depozytariusze ruszyli wycofywać pieniądze. Banki zaczęły przyciskać kredytobiorców, zmuszając ich do sprzedaży nieruchomości i nakręcając spiralę bankructw oraz przejęć. Kilka lat później badający sprawę kongresmen Charles Lindbergh napisał: w 1907 roku potentaci bankowi przeprowadzili swój wielki plan. Spekulując na giełdzie, doprowadzili do spadku wartości akcji i obligacji. Sami jednak w porę ostrzegli swoich przyjaciół. Jesienią 1907 roku w kraju miała wybuchnąć panika, wywołana zapaścią systemu bankowego i złym prawodawstwem. Panika bankowa z 1907 stała się przedmiotem senackiego śledztwa. Na czele komisji stanął senator Nelson Aldrich, blisko powiązany z bankowcami. Komisja zarekomendowała powołanie banku centralnego, który zapobiegłby powtórzeniu się podobnego kryzysu. Tego właśnie chcieli bankierzy. W 1910 w posiadłości J.P. Morgana na wyspie Jekyll odbyło się tajne spotkanie. Powstały przepisy o banku centralnym, czyli ustawy o rezerwach federalnych. Ułożyli je bankierzy. Spotkanie było tak tajne, że jego uczestnicy w drodze na wyspę posługiwali się fałszywymi nazwiskami. Ustawę przeprowadził przez kongres przedstawiciel lobby senator Nelson Aldrich. W 1913 prezydentem został wspierany przez bankierów Woodrow Wilson. Wcześniej obiecał im podpisać ustawę o rezerwach federalnych. Kongres przyjął ustawę tuż przed Bożym Narodzeniem, gdy część kongresmenów wyjechała do domów. Wilson ją podpisał. Dzień przed głosowaniem Charles Lindbergh apelował: ustawa tworzy największy trust na świecie. Podpisując ją, prezydent zalegalizuje niewidoczny rząd, rządzący nami za sprawą siły pieniądza. Obywatelom wmówiono, że nowe prawo zapewni stabilizację gospodarczą i zapobiegnie inflacji oraz kryzysom. Jak czas pokazał, były to obietnice bez pokrycia. Bankowcy stworzyli system umożliwiający manipulacje gospodarcze. To żyje. W latach 1914-19 bank centralny znacznie zwiększył podaż pieniądza, udzielano ogromnych pożyczek małym bankom i osobom prywatnym. W 20 roku bank centralny ograniczył udzielanie kredytów i zmusił banki komercyjne do zażądania spłaty pożyczek. Nastąpiła fala bankructw, system runął. Upadło wiele banków działających poza systemem rezerw federalnych, co tylko umocniło zaufanie do kartelu bankowego.
Świadome manipulacje Lindbergh ogłosił. Ustawa o rezerwach federalnych gwarantuje regularne wybuchy paniki bankowej. Obecny kryzys został wywołany z precyzją matematycznego równania. Wydarzenia z 20 roku były zaledwie przykrywką. W latach 21-29 bank centralny zwiększył podaż pieniądza, nakręcając spiralę pożyczkową. Pojawił się też nowy rodzaj pożyczki giełdowej spłacanej na wezwanie. Inwestor mógł kupić akcje, płacąc część ich ceny, a resztę kwoty pożyczał od brokera. Rozwiązanie to cieszyło się dużą popularnością w latach 20., gdy wszyscy grali na giełdzie. Zawierało jednak pewien haczyk. Wierzyciel mógł zażądać spłaty pożyczki w ciągu doby, co najczęściej oznaczało wyprzedaż kupionych dzięki niej akcji. Latem 29 roku Rockefeller, Brooke i kilku innych ukradkiem wycofali się z rynku, wiedząc, że wkrótce pęknie bańka spekulacyjna. 24 października 29 roku banki zaczęły masowo żądać spłaty pożyczek. Pociągnęło to za sobą wyprzedaż akcji po zaniżonej wartości. Wybuchła panika bankowa, a kilka tysięcy banków upadło. Duże banki wykupiły je za bezcen. Na tym jednak się nie skończyło. Zamiast zwiększyć podaż pieniądza, bank centralny ją zmniejszył, wywołując największy kryzys gospodarczy w historii Ameryki. Oburzony sytuacją, kongresmen Louis McFadden, przewodniczący Komisji Bankowej, wystąpił o odwołanie zarządu Banku Centralnego. Panie przewodniczący, w naszym kraju działają jedne z najbardziej skorumpowanych instytucji świata. Mówię tu o zarządzie Funduszu Rezerw Federalnych i należących do niego bankach. Fed doprowadził obywateli do ruiny, a rząd do bankructwa. Osiągnął to za sprawą luk w przepisach, które regulują jego działanie, nadużyć prawnych i malwersacji kontrolujących go bankierów. Gdy społeczeństwo zubożało, Fed postanowił skończyć z zasadą wymienialności dolara na złoto. Zniesiono ją pod pozorem działań mających zakończyć kryzys w 1933 roku. Każdy Amerykanin musiał oddać posiadane przez siebie złote dolary. Regulacja pozbawiła obywateli resztek majątku. Pod koniec roku wymienialność dolara na złoto stała się tylko wspomnieniem. Kiedyś dolar był odpowiednikiem określonej wagi złota. Dziś jest biletem płatniczym, którego wartości nie gwarantuje nic. O wartości pieniędzy stanowi jedynie ich ilość w obiegu oraz zaufanie rynku. Regulując podaż pieniądza, można więc wpływać na jego wartość, a poprzez nią na kondycję całej gospodarki. Ten, kto kontroluje ilość pieniądza w obiegu, jest panem przemysłu i handlu. Fed jest tworem prywatnym, federalnym jedynie z nazwy. Prowadzi własną politykę, pozostaje niezależny od rządu i pożycza mu pieniądze na procent. Układ ten nie odbiega więc od relacji z brytyjskim bankiem centralnym, które doprowadziły do wybuchu wojny o niepodległość. W 1913 oprócz ustawy o rezerwach federalnych Kongres przyjął ustawę o federalnym podatku dochodowym. Podatek ten jest niezgodny z konstytucją, bo nie został ratyfikowany przez wymaganą prawem liczbę stanów. Fakt ten przywołuje się dziś nawet w sądach. Gdyby ktoś prześledził proces ratyfikacji 16 poprawki, odkryłby, że nie została ona przyjęta przez wymaganą prawem liczbę stanów.
Podatek UW zabiera Amerykanom 25% rocznego dochodu. Oznacza to, że na spłacenie tego zobowiązania pracują przez 3 miesiące. A dokąd trafiają pieniądze? Według raportu Komisji Grace'a z lat 80. 100% uzyskanej kwoty służy do pokrycia odsetek od długu federalnego. Zyski z podatku dochodowego od osób fizycznych przepadają, zanim choćby cent zostanie wydany na działania, których podatnicy oczekują od władz. Przez 1/4 roku pracują wyłącznie na spłatę odsetek od długu powstałego od pieniędzy bez wartości. Podatek dochodowy służy zasilaniu rezerwy federalnej, a rząd federalny dba, by pieniędzy na spłatę odsetek nie zabrakło. Choć władze twierdzą, że podatek ten jest legalny, to w amerykańskim prawodawstwie nie ma ani jednej ustawy nakazującej jego płacenie. Musi istnieć akt prawny nakazujący odprowadzanie podatku od dochodu. Nie znalazłem żadnego przepisu nakładającego ten obowiązek na mnie lub na jakąkolwiek znaną mi osobę. Dlatego odszedłem z pracy. Mimo usilnych poszukiwań nie znalazłam stosownych przepisów. Zwróciłam się do Kongresu i pracowników Izby Skarbowej. Nie odpowiedzieli na moje pytania. Gdyby to zrobili, Amerykanie dowiedzieliby się, że cały system jest oszustwem. Od odejścia z pracy nie złożyłem ani jednego zeznania podatkowego. Nie składam deklaracji podatkowych. Ingerowanie przez finansistów w gospodarkę i manipulowanie społeczeństwem dla własnych celów to jedna strona medalu. Drugą jest wojna. Od powołania rezerwy federalnej przez świat przetoczyło się ich wiele. Najważniejsze były obie wojny światowe oraz konflikt w Wietnamie. Pierwsza wojna światowa wybuchła w Europie. Jej oś stanowił konflikt między Anglią a Niemcami. Amerykanie nie chcieli się w nią mieszać. Prezydent Wilson ogłosił neutralność kraju, ale finansiści stojący za jego administracją szukali pretekstu, by Stany włączyły się w konflikt. Wojna to dla bankowców niezwykle zyskowny interes. Zmusza państwo do pożyczania na procent jeszcze większych sum pieniędzy. Do tego dochodzą zyski z sektora zbrojeniowego. Generał Smedley Butler napisał: wojna to oszustwo. Najstarsze i najbardziej zyskowne, a zarazem najbardziej bezwzględne. Z natury ma charakter międzynarodowy. Zyski liczy się tu w dolarach, a straty w ludziach. Głównym doradcą Wilsona był pułkownik Edward House, człowiek powiązany z najważniejszymi finansistami tamtych czasów. W rozmowie dotyczącej udziału Ameryki w wojnie brytyjski minister spraw zagranicznych Sir Edward Grey zapytał House'a: jak zareagują Amerykanie, jeśli Niemcy zatopią statek pasażerski z amerykańskimi obywatelami na pokładzie? House odparł: kraj ogarnie powszechne oburzenie, a to wystarczy, by wciągnąć nas do wojny. 7 maja 15 roku statek pasażerski Lusitania wpłynął w rejon operowania niemieckich U-botów. Niemcy storpedowali liniowiec. Zginęło 1200 osób. Wcześniej niemiecka ambasada zamieściła w New York Timesie ogłoszenia, ostrzegając, że pasażerowie statków płynących z Ameryki do Anglii podróżują na własne ryzyko, bo jednostki te zostaną zatopione. Zgodnie z oczekiwaniami, zatopienie Lusitanii wywołało oburzenie w Ameryce i kraj wkrótce przystąpił do wojny. Generał Butler tak opisywał jej realia. Woodrow Wilson wygrał wybory w 1916 roku, obiecując, że Ameryka zachowa neutralność. Mimo to 5 miesięcy później zwrócił się do Kongresu o wypowiedzenie wojny Niemcom. Nikogo nie obchodziło, co wyborcy myślą na ten temat. Nikt nie zapytał 4 milionów młodych żołnierzy, czy chcą walczyć. Dlaczego rząd nagle zmienił zdanie? Dla pieniędzy.
Krótko przed wypowiedzeniem wojny do Ameryki przybyli emisariusze Ententy. Spotkali się z prezydentem. Ich wiadomość brzmiała: przegrywamy. Jesteśmy winni waszym bankom, dostawcom i producentom broni i sprzętu wojskowego 5 miliardów dolarów. Jeśli przegramy, a bez waszej pomocy tak się stanie, nie zdołamy spłacić zobowiązań. Obliczono, że Ameryka zarobiła na tej wojnie 16 miliardów dolarów. Przybyło nam 21 tysięcy milionerów i miliarderów. 16 miliardów to niebagatelna suma. Trafiła jednak do wąskiej grupy beneficjentów. Druga wojna światowa. 7 grudnia 1941 roku Japończycy zbombardowali Pearl Harbor. Ameryka przystąpiła do wojny. Prezydent Roosevelt ogłosił, że ta zdradziecka napaść na zawsze okryje sprawców hańbą. Rzeczywiście był to dzień hańby, lecz nie dla Japończyków. Amerykanie nie tylko wiedzieli wcześniej o ataku, ale wręcz na niego czekali, a nawet sprowokowali go. Sekretarz wojny Henry Stimson 25 listopada 1941 roku streścił w swym dzienniku rozmowę z Rooseveltem. Zastanawialiśmy się, jak sprowokować ich do oddania pierwszego strzału. Zeznając później przed kongresem, dodał: zależało nam, aby to Japończycy zaatakowali pierwsi, gdyż tylko wtedy nie byłoby wątpliwości co do tego, kto jest agresorem. Roosevelt zrobił wszystko, by rozwścieczyć Japończyków. Uniemożliwił im import amerykańskiej ropy. Zamroził japońskie aktywa w Stanach Zjednoczonych. Kredytował walczących z Japonią chińskich nacjonalistów i wspierał militarnie Brytyjczyków, gwałcąc prawo międzynarodowe. Amerykanie złamali japońskie szyfry, znali więc plan ataku. Pozwolili wrogowi zaatakować Pearl Harbor i zabić 2400 żołnierzy. Przed atakiem 83% Amerykanów było przeciwnych wojnie. Po ataku do wojska zgłosiło 8 milion mężczyzn. Dla nazistowskiej Rzeszy ogromne znaczenie miały dwie organizacje. Pierwsza, IG Farben, produkowała ponad 80% niemieckich materiałów wybuchowych. Cichym partnerem koncernu była należąca do J.D. Rockefellera amerykańska Standard Oil Company. Bez jej patentów niemieckie lotnictwo nie mogłoby działać. Gdyby IG Farben nie zakupiło od Standard Oil paliwa wartego 20 milionów dolarów, nie doszłoby do bombardowania Londynu. To tylko jeden z wielu przykładów na to, jak amerykańskie firmy wspierały obie strony konfliktu. Kolejna organizacja, o której należy wspomnieć, to nowojorska Union Banking Corporation. Dzięki jej pomocy Hitler przejął władzę, a podczas wojny kupował surowce. UBC prała pieniądze nazistów. Kiedy sprawa wyszła na jaw, w banku doliczono się milionów nazistowskich dolarów. Union Banking Corporation została przejęta przez państwo za złamanie ustawy o wymianie handlowej z wrogiem. Kto kierował bankiem? Prescott Bush, ojciec i dziadek dwóch amerykańskich prezydentów, George'a W. Busha i George'a W. H. Busha. Wietnam. Ameryka zaangażowała się w konflikt po tym, jak północno-wietnamskie łodzie patrolowe rzekomo ostrzelały dwa amerykańskie niszczyciele w tak zwanym incydencie w Zatoce Tonkińskiej. Posłużył on za pretekst do rozpoczęcia operacji militarnej. Problem w tym, że komunistyczne łodzie nigdy nie zaatakowały Amerykanów. Po latach były sekretarz obrony Robert McNamara powiedział, że incydent był nieporozumieniem. Ujawnione później dokumenty potwierdziły, że miał wciągnąć kraj w wojnę. W 1966 prezydent Johnson zniósł embargo handlowe nałożone na blok wschodni, choć wiedział, że ZSRR zaopatruje Wietnam Północny. W rezultacie Rockefeller finansował radzieckie fabryki produkujące broń dla Wietnamczyków. To tylko jedna strona medalu. W 1985 roku Waszyngton ujawnił reguły prowadzenia działań zbrojnych w Wietnamie. Obejmowały takie absurdy jak:
Zakaz bombardowania niesprawnych wyrzutni rakiet przeciwlotniczych przeciwnika. Zakaz ścigania wroga, który przekroczył granicę z Laosem lub Kambodżą. A także zakaz atakowania najważniejszych celów strategicznych bez zgody najwyższych dowódców. Przepisy były nielogiczne, a na dodatek znane komunistom. Mogli więc w oparciu o nie planować swoją strategię. Dlatego wojna ciągnęła się tak długo. Ale najważniejsze jest to, że nikomu nie zależało na zwycięstwie. Chodziło tylko o zyski. Konflikt kosztował życie 58 tysięcy Amerykanów i 3 milionów Wietnamczyków. Co teraz? Zamach z 11 września posłużył do rozpętania globalnej wojny, mającej zapewnić Ameryce hegemonię na świecie. Był pretekstem, takim samym jak ataki na Lusitanię i Pearl Harbor oraz atak w Zatoce Tonkińskiej. Starannie wykalkulowany posłużył do rozpętania dwóch bezprawnych wojen w Iraku i w Afganistanie. Wykorzystano go do wywołania jeszcze jednej wojny, wojny przeciw narodowi. Kongres przyjął wiele ustaw w celu ochrony rządzących i pozbawienia Amerykanów swobód obywatelskich. Ich domy mogą zostać przeszukane pod nieobecność właścicieli i bez nakazu. Oni sami mogą zostać zatrzymani bez postawienia zarzutów, pozbawieni kontaktu z adwokatem i torturowani za samo podejrzenie o terroryzm. Już kiedyś tak było. W styczniu 1933 roku naziści podpalili Reichstag, a winą obarczyli komunistów. Po kilku tygodniach wprowadzili prawo, które zawiesiło konstytucję, a Niemców pozbawiło wszelkiej wolności. Potem rozpętali kilka wojen w imię zapewnienia państwu bezpieczeństwa. Zło zagraża każdemu mężczyźnie, kobiecie i dziecku w naszym kraju. Musimy zapewnić naszej ojczyźnie spokój i bezpieczeństwo. George W. Bush? Nie. Adolf Hitler, ogłaszający powołanie Gestapo. Am Schicksal des Kommunismus und der sich mit ihm verbrüdernden anderen Organisationen ändert dies nichts. Naszym wrogiem jest siatka radykalnych terrorystów i każdy rząd, który ją wspiera. Pora się obudzić. Rządzący zadają sobie wiele trudu, by nami manipulować. Większość z nas odbiera zafałszowany obraz rzeczywistości, zwłaszcza politycznej. Nie dostrzegamy, że nas oszukują. Wierzymy więc, że inwazja na Irak i wojna domowa były konsekwencjami błędów politycznych i militarnych. Opinia publiczna nie zauważa, że destabilizacja Bliskiego Wschodu leży w interesie państw zachodnich. Przeciągająca się wojna ułatwia podział regionu, utrzymanie kontroli nad złożami ropy i czerpanie zysków z dostaw uzbrojenia. A przede wszystkim budowę stałych baz wojskowych, umożliwiających atak na wrogie, ale zasobne w ropę państwa takie jak Iran. Destabilizowanie regionu i prowokowanie wojny domowej są celowe. W 2002 iracka policja zatrzymała dwóch oficerów brytyjskiego SAS-u, którzy przebrani za Arabów strzelali do cywilów. Aresztanci trafili do więzienia w Basrze. Brytyjczycy zażądali ich uwolnienia. Gdy lokalne władze odmówiły, odbili swoich towarzyszy. Co robić, jeśli chce się zniszczyć jakiś obszar? Można go zbombardować, ale to mało skuteczne. Lepiej sprawić, by miejscowi zaczęli walczyć ze sobą i sami zniszczyli swoje miasta.
Tak właśnie było w Iraku. Wroga najłatwiej pokonać, kiedy niszczy sam siebie. Wywołuje się więc konflikty wewnętrzne, aby doszło do bratobójczych walk. Potem wystarczy tylko wspierać obie strony i umiejętnie podsycać spory. Najwyższa pora, by to dostrzec. Zrozumieć, że twórcy imperiów osiągają cel, manipulując tymi, których chcą podbić. Zastanawialiście się, dlaczego Amerykanie są zalewani prostą, niewymagającą rozrywką, choć amerykańska oświata przeżywa głęboki kryzys, a rząd dofinansowuje szkolnictwo publiczne. Rząd dostaje to, za co płaci. Przyjrzyjmy się poziomowi nauczania w szkołach dotowanych przez władze oraz poziomowi ich uczniów i absolwentów. Łatwo zrozumieć, że gdyby jakość nauczania i wiedza absolwentów nie odpowiadały oczekiwaniom władz federalnych, te natychmiast by zareagowały. Rządowi jednak właśnie o to chodzi. Nie chcę, by wasze dzieci były wykształcone. Nie chcę, żebyście za dużo myśleli. Dlatego nasz świat jest tak nasycony wszystkim, co ogłupia. Programami telewizyjnymi, wesołymi miasteczkami, narkotykami, alkoholem. Wszystko po to, by osłabić nasze umysły. Wtedy nie przeszkadzamy swoim myśleniem przywódcom świata. Zrozumcie, że są ludzie, którzy kierują waszym życiem, choć wy o tym nie wiecie. Mamy kłopoty. Bo wy i 62 miliony Amerykanów właśnie mnie słuchacie. Bo mniej niż 3% z was czyta książki. Mniej niż 15% czyta gazety. Bo jedyna prawda, jaką znacie, pochodzi z telewizora. Na świecie żyje już całe pokolenie, które swoją wiedzę zaczerpnęło wyłącznie z telewizji. Telewizja jest niczym Pismo Święte, niczym wyrocznia. Kreuje i obala prezydentów, papieży, premierów. To najpotężniejsza siła na całym pozbawionym Boga świecie i biada nam, jeśli wpadnie w ręce niewłaściwych ludzi. Ta sieć należy do największej korporacji świata, kontrolującej najskuteczniejszą machinę propagandową, jaka istnieje. Nie wiadomo, co za kit nam wcisnął. Posłuchajcie. Telewizja nie mówi prawdy. Telewizja to wesołe miasteczko. Cyrk, karnawał, wędrowna trupa akrobatów, bajarzy, tancerzy, pieśniarzy, żonglerów, tresorów lwów i piłkarzy. Pracujemy w branży zabijającej nudę. Ale dla was, bez względu na wasz wiek, płeć i pochodzenie rasowe, jesteśmy całym światem. Wierzycie w iluzję, którą pokazujemy. Mylicie fikcję z rzeczywistością. Robicie wszystko, co wam powiemy. Ubieracie się, jecie, wychowujecie dzieci, a nawet myślicie zgodnie z przykazaniami telewizji. To masowe szaleństwo. Na miłość boską, wy istniejecie naprawdę, to my jesteśmy iluzją. Rządzący nie chcą dobrze poinformowanego i samodzielnie myślącego społeczeństwa. Dlatego jesteśmy coraz bardziej oszukiwani przez religię, media i oświatę. W interesie władz leży utrzymanie was w niewiedzy i naiwności. I świetnie im to idzie. To Aaron Russo, filmowiec i były polityk. Po jego lewej ręce stoi Nicholas Rockefeller z Rady Spraw Zagranicznych. Aaron przyjaźnił się z Nicholasem, ale zerwał stosunki, oburzony tym, czego się dowiedział. Zadzwoniła do mnie znajoma prawniczka. Zaproponowała mi spotkanie z jednym z Rockefellerów. Tak zaprzyjaźniłem się z Nicholasem. Rozmawialiśmy o wielu sprawach.
Raz powiedział, wkrótce coś się wydarzy, a potem wejdziemy do Afganistanu, gdzie zbudujemy rurociąg od Morza Kaspijskiego. Wejdziemy też do Iraku, przejmiemy tam złoża ropy i stworzymy bazę na Bliskim Wschodzie. Następnie wkroczymy do Wenezueli i obalimy Chavesa. Pierwsze dwa cele już osiągnięto. Powiedział też, komandosi będą penetrowali jaskinie, szukając ludzi, których nigdy nie znajdą. Śmiał się z wojny z terroryzmem i z tego, że nie ma w niej prawdziwego wroga. Opowiadał, że takiej wojny nie da się wygrać. Będzie trwała wiecznie. Umożliwi pozbawienie ludzi wolności. Kiedy zapytałem, jak przekonają świat, że wojna jest prawdziwa, odparł, dzięki mediom. One wmówią ludziom wszystko. Powtarzają w kółko te same informacje, aż widzowie zaczynają w nie wierzyć. Owocem kłamstwa był Fed i zamachy z 11 września. Wojna z terroryzmem też jest kłamstwem. Usprawiedliwiła atak na Irak, a teraz na Iran. Jedno prowadzi do drugiego. Zapytałem, po co to wszystko? Przecież macie pieniądze, władzę. Tocząc wojnę, krzywdzicie ludzi, czynicie zło. Odpalił, co cię obchodzą inni? Dbaj o siebie i o swoją rodzinę. Zapytałem, jaki jest prawdziwy cel ich operacji. Oświadczył, wszczepimy każdemu na świecie mikrochip i położymy rękę na pieniądzach oraz danych zapisanych w układzie. Jeśli ktoś zacznie protestować przeciw nam lub utrudniać działania, odłączymy mu chip. Jak dalece rozwinie się choroba władzy? Do czego posuną się rządzący, by umocnić i utrzymać swoje wpływy? Pewna rodzina z Florydy jako pierwsza na ochotnika pozwoliła wszczepić sobie mikrochipy. Po 11 września obawiam się o bezpieczeństwo bliskich. Mógłbym nosić taki chip identyfikacyjny. George Orwell w swojej proroczej powieści Rok 1984 napisał: władza nie jest środkiem, lecz celem. Celem prześladowania jest prześladowanie, tortur, tortury, a celem władzy – władza. Społeczeństwo podlega nasilającej się kontroli. Wszędzie potęguje się strach przed niewidzialnymi wrogami i gospodarcze zawirowania. Pod hasłem bezpieczeństwa budujemy świat, w którym każdy jest śledzony, filmowany i kontrolowany. Najbardziej niezwykłe wydaje się jednak to, że tego totalitaryzmu nie trzeba narzucać. Obywatele sami się go domagają. Manipulacja społeczeństwem poprzez strach i wywoływanie podziałów zahamowała rozwój kultury. Religia, patriotyzm, rasa, stopień zamożności, przynależność społeczna i wszystkie inne wyznaczniki służą jedynie budowie społeczeństwa, które łatwo daje się kontrolować garstce ludzi. Dziel i podbijaj. Oto nasze motto. Póki ludzie będą się uważali za wolnych, pozostaną zniewoleni. Jeśli jednak zrozumieją charakter swojej relacji z naturą i dostrzegą, że mają wpływ na zachodzące zmiany, cały ten misternie utkany system runie jak domek z kart. Świat, w którym żyjemy, wmawia nam, że jesteśmy bezradni, słabi, a społeczeństwo złe i przeżarte przez zbrodnie. To kłamstwo. Jesteśmy silni, piękni i wyjątkowi. Potrafimy określić, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Zwykły człowiek też się liczy. Jesteśmy niezwykle zdolnymi istotami. Przez pierwsze 30 lat życia próbowałem zostać kimś.
Chciałem być dobry w tym, co robię, dobrze grać w tenisa i mieć dobre stopnie. Myślałem, daleko mi do ideału, ale zmienię to, jeśli będę dobry w tym, co robię. Z czasem pojąłem, że tkwię w błędzie. Najważniejsze to wiedzieć, kim się jest. Nasza kultura faworyzuje cechy odróżniające nas od innych. Widzimy człowieka i go oceniamy. Inteligentny, głupi, stary, młody, biedny, bogaty. Szufladkujemy i traktujemy innych zgodnie z taką etykietką. Postrzegamy ludzi jako różnych od nas samych, a sami uważamy się za innych od ogółu. Jeśli jednak dostatecznie długo obcujemy z drugim człowiekiem, dostrzegamy, że wcale tak bardzo się od nas nie różni. To ważne doświadczenie. Zrozumienie, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Nie urodziłem się jako Richard Alpert, lecz jako człowiek. Dopiero potem nauczyłem się, kim jestem, z czym sobie radzę, a z czym nie. Wszystko to wymagało czasu. Kiedy potęga miłości weźmie górę nad miłością do władzy, świat nareszcie zazna spokoju. Tradycyjne podziały ze względu na rasę, orientację seksualną lub wyznawaną religię tracą na znaczeniu. Budzi się w nas nowa świadomość. Postrzegamy Ziemię jako jeden organizm i rozumiemy, że tocząc wojnę sami ze sobą, skazujemy go na zagładę. Bill Hicks kończył swoje programy w ten sposób. Życie jest jak przejażdżka na karuzeli. Kiedy na niej siedzimy, wydaje się nam, że wszystko jest prawdziwe, bo tak potężne są nasze umysły. Karuzela unosi się i opada, a my się bawimy. Jest gwarno i wesoło. Niektórzy, choć cieszą się przejażdżką, zaczynają się zastanawiać, to rzeczywistość czy ułuda? Inni uświadamiają sobie prawdę, przychodzą i mówią: nie bójcie się, to tylko przejażdżka. Tych zabijamy. Uciszcie go, za dużo zainwestowałem w tę karuzelę. Spójrzcie na moje zmarszczki, konto bankowe i rodzinę. To musi być realne. To jest ułuda. Zauważyliście, że zawsze zabijamy tych, którzy próbują powiedzieć prawdę? Ale to bez znaczenia, bo to tylko karuzela. W każdej chwili możemy z niej zejść, mamy wybór. Nie wymaga wysiłku, pracy, oszczędzania. Możemy wybrać już w tej chwili między strachem a miłością. Rewolucja zaczyna się teraz. Więcej informacji na tematy poruszane w filmie na stronie www.zeitgeistdefilm.com. Opracowanie na zlecenie telewizji Planet Plus, M Studio. Tekst Witold Buchwald.
czytał Paweł Straszewski.